Siemanko, z tej strony Tiniek. Dziś chciałbym pokazać Wam grę Warcraft 2 Tides of Darkness. Jest to komputerowa gra strategiczna czasu rzeczywistego, wydana w 1995 roku przez firmę Blizzard, będąca drugą częścią cyklu Warcraft. Akcja gry rozgrywa się w fantastycznym świecie Azeroth, zamieszkiwanym przez orków i ludzi. Kanwą gry jest walka tych dwóch nacji, w której można opowiedzieć się po każdej ze stron konfliktu. W tej części gry naród Azeroth, pokonany przez orków, ucieka przez Wielkie Morze do Lordaeron, szukając pomocy u władcy tej krainy. Zostaje zawiązane przymierze Lordaeron, do którego dołączają się także elfy i krasnoludy, a którego celem jest wypędzenie hordy orków z Azeroth z powrotem do ich macierzystego świata Drenoru. Czy im się to uda, czy też horda podbije cały kontynent, to zależy od gracza. W grze występują dwie rasy, ludzie oraz orkowie. Jednostki obu ras różnią się wyglądem oraz dostępnymi zaklęciami i parametrami jednostek. Każda rasa może werbować jednostki w koszarach, 4 różne typy, portach, 5 różnych typów, urodziskach gryfów lub smoków po jednym typie oraz 2 typy w wieżach wynalazków. Gnomship Inventory w przypadku ludzi i Goblin Alchemist w przypadku orków. Oprócz tego Dead Knight może zamieniać poległe jednostki w szkielety. W 1999 roku wydany został Warcraft 2 Battle.net Edition. Podczas gdy wcześniejsze części Warcraft były przeznaczone dla systemu DOS, ta wersja jest przeznaczona dla systemu Windows. Zawiera wszystkie elementy Warcraft 2 Tides of Darkness i dodatku Warcraft 2 Beyond the Dark Portal oraz wprowadza możliwość grania w trybie wieloosobowym przez Battle.net. Najważniejszymi możliwościami w tej części jest ladder i statystyki gracza. To pierwsze to wirtualny ranking uzależniony od wyników w tymże trybie gry na kilku mapach. Statystyki gracza zaś obrazują, ile ma on zwycięstw i porażek na mapach. W 2003 roku powstał Warcraft 3, natomiast w 2004 roku powstała gra, w którą gram do dziś i jest to World of Warcraft. Według mnie najlepsze MMO, jakie kiedykolwiek powstało. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.